macie dom w Grecji, który wynajmujecie, żeby nazbierać na emeryturę. Tak, to prawda? No takie wiesz, no w pewnym sensie, no nie no. Mamy dom w Grecji, rzeczywiście. To jest dom właśnie, gdzie w zamiarze właściwie ma służyć naszym przyjaciołom, nam, rodzinie, w ogóle dalszej, bliższej rodzinie. I chciałbym, żeby tak było, no. I warto dodać jeszcze tylko tyle, że w Grecji domy w pięknych miejscach są dwa razy tańsze jak w Polsce. Więc dopóki jeszcze tak jest, to polecam wszystkim po prostu kupić sobie taki, czy kupić gotowy, czy polecam jednak budować, dlatego że jest taniej. Ale oczywiście nie jestem specem od tego, więc my żeśmy wybudowali, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że tak zrobiliśmy. I daję słowo, że to jest to są po prostu, wiesz, czas tego lockdownu na przykład tam spędziliśmy, więc miałem najdłuższe wakacje życia, po prostu basen mamy swój, do morza mamy 200 metrów, wiesz, tawerny, wspaniałe jedzenie, no, żyć nie umierać, tak, tak, oczywiście, ale... oczywiście to nie jest też tak, że ja jestem już Grekiem, że zwariowałem i że ja tam, wiesz, tylko o tym. Trochę grekofilem, może jestem, natomiast grekomaniakiem. Natomiast wiesz co, wydaje mi się, że to też tak jest, że bardzo Polska to jest moje serce, wiesz. Polska jest we mnie po prostu. Ja jestem Polską, a Polska jest we mnie. Grecja mi się szalenie podoba. Tam jest piękny klimat, są wspaniali, weseli ludzie. Trochę mniej trosk mają, jakby wiesz, na swoich czołach. I to jest też takie fajne, że są bardziej beztroscy, tacy przyjacielscy. Natomiast, no wiesz, Polska to jest, no to jestem ja, także nie zamierzam się tam wyprowadzać na stałe i te wszystkiego rodzaju tego typu plotki chciałbym dementować z punktu. Nie, będę zawsze Polakiem i zawsze będę mieszkał w Polsce, bo taka jest moja natura. Słyszałam, że można do Was przyjechać, tak? Czy to jest nadal aktualne, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może zobaczyć i przez tydzień pomieszkać u Was? No nie wiem, czy każdy, ale... Każdego, kogo stać na to, tak? No nie, to chyba nie. To jest raczej plotka, to wyniknęło widocznie z jakiegoś przekłamania, no bez przesady. Tak by było, że na tydzień... Oczywiście ktoś, kto nas zna, ktoś, kto jest naszym przyjacielem, oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie. Po to zbudowaliśmy teraz dom taki gościnny po prostu obok naszego domu, żeby też, wiesz, przyjezdni czuli się nieskrępowani i tak dalej. Natomiast raczej, tak jak mówiłem, dom ma służyć rodzinie i przyjaciołom, tak.